Blokada torów przy zakładzie górniczym Janina w małopolskim Libiążu. W poniedziałek rano kilkunastu związkowców zablokowało wyjazd węgla z kopalni. Górnicy obawiają się, że po przejęciu kopalń przez Skarb Państwa mogą stracić pracę. Zarząd Tauronu, prezes Tauronu w Katowicach miał czas do piątku, miał dać odpowiedź, czy podpiszemy porozumienie, które wydziela aktywa węglowe do Skarbu Państwa. Do dzisiaj nie mamy nic podpisanego. Nie mam tam w tej umowie społecznej zawarte m.in. gwarancja zatrudnienia i szereg takich zabezpieczających nas przed przejściem do nowego podmiotu. Do dzisiaj nie mamy żadnej odpowiedzi, dlatego uważamy, że ktoś nas oszukuje i wyszliśmy z protestem. Wśród postulatów znalazła się także wypłata jednorazowych świadczeń w wysokości 10 tysięcy złotych brutto. Od rana związkowcy rozmawiali w tej sprawie z zarządem Taurona w Jaworznie. Nie wiadomo, jak długo potrwa blokada torów. Jest to kłopotliwe, traktujemy to bardzo poważnie, dlatego też na miejscu pojawił się nasz szef, pan prezes Paweł Szczeszek. Rozmawiamy, mamy nadzieję, że uda nam się osiągnąć porozumienie. Przypomnijmy, że od stycznia kopalnie Taurona mają znaleźć się w strukturach spółki Ministerstwa Aktywów Państwowych.